Witajcie. Cześć. Witajcie dzisiaj z Czech. Jedziemy sobie przez Zaclesz. Przez Zaclesz i znaleźć znowu źródło rzeki Bóbr. Znana rzeka na Dolnym Śląsku. Oczywiście Zalew Bukówka, też postaramy się tam dojechać. A chcemy zobaczyć po prostu, gdzie ona ma swój bieg, gdzie ona ma swój start, prawda? Gdzieś tam właśnie niedaleko Zaclesza, zaraz będziemy go szukać. Zobaczymy, co nas spotka na dzisiaj. Może coś zjemy, bo ja już czuję głód. Tak, ale dopiero zaczynamy podróż. Ale dzisiaj po stronie polskiej spróbujemy, nie? Tak. No, coś znajdziemy. Może ta Bukówka, może gdzieś tam, nie? Zobaczymy. Tak. No to jeszcze korzystając, że zatrzymaliśmy się przy tablicy ogłoszeń, to dajemy sobie tu wlepę naszą. A tu nie będzie. Tak czy siak, znajdujemy się, mówię, prawie w centrum Zaclesza. No i jedziemy. No to na razie. Cześć. Szukamy teraz zjazdu gdzieś w lewo, w prawo. Przepraszam. Słyszysz mnie, Kaśka? Słyszę. Mhm. No dobra. To teraz skręcamy gdzieś w prawo za chwilę. Taką kostką musimy skręcić. Aha. O kurde. Czyli tutaj. Musimy się dziabnąć. O, jaka górka. Ok, i 400 metrów i trzymać się lewej strony po 400 metrów. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Chyba będziemy tutaj w lewo skręcać. No gdzieś, słuchajcie, Bóbr, o, jest napisane Bóbr. Zaclesz Bóbr. Widziałaś to? Tak, i w ogóle jakie ładne widoczki tu się rozpościerają. Ale tu wieje. No widoki fajne, ale strasznie wieje. Dobra, idziemy sobie taką bujną łąką. Pszczoły. Ale pszczółki. Fajnie. Pszczoły. Zobacz, jak tam fajnie ten. Wlatują. Mhm. Zaraz nas porządną. Ale ich jest. W łeb mnie nie strzelą, bo mamy kask. Gorzej, jak wpadną gdzieś do środka. Pasieka. No dobra, idziemy dalej szukać źródła. To takie mokre trochę, podmokłe wszystko, nie? Mhm, i bardzo taka bujna roślinność. Jak się wpieprzysz w bagno, to znaczy, że jesteś na źródle. Organoleptycznie znajdziemy. Jeszcze ale trochę. Tu widać, że ktoś chodzi, jest wydeptany. No właśnie, tu przy tych choinkach trzeba iść. O. Może już teraz będzie lepiej. Może to jest to, co jest tutaj takie zagrodzone, nie? To też? Mhm.
przynajmniej kleszcze nas nie dorwą, nie? Ani węże. Ani węże, ani tłoki, ani tuleje. Ani nawet komary nie pogryzą. Ani komary nie pogryzą. Tu mamy rzekę. Albo była kiedyś. Ja myślę, że to. Takie koryto nie jest. Takie koryto, no. Ale to jest chyba, to nie jest strumyk. To chyba jakiś taki, wiesz, jak są opady, to taka opadowa, taki rów opadowy jest. Jednak zaszliśmy za wysoko trochę i za daleko. To gdzieś jest troszeczkę niżej jednak. No i co, teraz gdzieś tutaj na dół zejdziemy. Tutaj, może gdzie to ta dróżka. Może to jest to właśnie, ale jak jest tak sucho, to ja nie wiem, czy to w ogóle wypływa cokolwiek stąd. Tędy. Nie, tędy. Tu dalej jest droga. Tu. No dobrze. No dobra, idź no. A co, gdzie jest droga? No bo jak jest droga, to czemu nie idziemy tam? No tędy możemy sobie. Ale może ona prowadzi od razu do źródła. Gdzie masz drogę? Ale żadnego znaczka nie ma nawet, nie? Tak. Że tu jest... No takie podmokłe to jest, ale to... I że chociaż coś by wybijało, albo coś, nie wiem. No niby jesteśmy teoretycznie tu właśnie, w tym miejscu. No niby to tak wygląda. Ale tu jest taki... jakiś... Chłopak, nie? Chłopak. Idziemy tego chłopka szukać jeszcze. No to tutaj jesteśmy, ale tu... Trzeba użyć wyobraźni. No nie ma nawet mokrego. To błoto jakieś tam jest, ale... Ale żeby był jakiś, nie wiem... Jakaś woda wybijająca. Tak, żeby wpłynęła, to nie. Być może jest tak sucho, że po prostu nie wypływa, ale to zawsze powinna wypływać gdzieś tam, nie? No właśnie. No dobra, idziemy sobie teraz poszukać, co tutaj wkoło jest ciekawego. Może pójdziemy teraz tędy, co? Komuś podepczemy tutaj. No to jest trawa tylko. O! Tak sobie zjedziemy na dół. To gdzieś było w tym miejscu. Popatrz, te choinki są. Ale wieje. Te choinki, nie? Mhm. Tak jak te choinki gdzieś. Tym, którym na początku samym jechaliśmy, prawda? Ale no znaleźliśmy, wiemy już, że z tej łąki tutaj to zbiera się cała woda. Wylatuje ta woda. Wylatuje i zbiera się i płynie. Czyli źródło odnalezione. Tak, źródło odnalezione, tak.
Tutaj już ładnie ono się kumuluje w strumyku. Fajnie, czyściutka woda. Jeszcze dodatkowa atrakcja, słodkie poziomki. I zobaczcie, znaleźliśmy takiego tego fajnego, fajną tą postać, która była też w internecie. Jak widzicie, tutaj państwo gospodarstwo mają. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. No i tak wylądowaliśmy, słuchajcie, szukaliśmy jedzenia i wylądowaliśmy oczywiście w naszej sprawdzonej, w sprawdzonym miejscu, gdzie chyba najbardziej lubimy coś zjeść sobie. Potrawy są tutaj bardzo smaczne, cenowo jest przystępnie, porcje są spore. Podamy Wam pod filmem, w opisie będziecie mieć no miejsce po prostu, w którym się znajduje tutaj ta pizzeria. Tak, jest to pizzeria Diavolo. Polecamy zapiekanki ziemniaczane, bardzo placki dobre. Po węgiersku, sałatka pyszne. Z kurczakiem. Jeszcze lepsze. Wszystko próbowaliśmy i naprawdę dajemy ze spokojnym sercem chyba 4 zetki. Tak, 4 można powiedzieć, że może nawet ponad skalę, powiem Wam, nie? Także tak. Tutaj musicie być. Jeżeli będziecie kiedykolwiek przez Wałbrzych przejeżdżali, no to wpadajcie tutaj.